Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie na Szybkich Ulubieńców. Maja jest 5 kosmetyków i jedna piosenka. Mam nadzieję, że coś z tego, co mi się sprawdziło, przypadnie Wam również do gustu. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jacy byli moi ulubieńcy, zapraszam Was dalej do oglądania. Mam w tym miesiącu kosmetyki z różnej kategorii, bo mam makijaż, mam pielęgnację ciała, mam pielęgnację włosów i nawet pielęgnację twarzy, więc z każdej dziedziny coś, bardzo się cieszę. Zacznę od makijażu, jeden produkt, który mnie bardzo zaskoczył pozytywnie i którego robiłam razem test na kanale. Jest to Bourjois Healthy Mix, podkład w kolorku 51 Vanilla Claire, ewentualnie Light Vanilla, ma ten podkład dwie nazwy. Podkład, który testowałam i który naprawdę w tym teście zrobił na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie i potem się utwierdziłam w przekonaniu, że to jest naprawdę dobry podkład w przypadku mojej cery na okres letni. Ja go wcześniej nie używałam, bo był dla mnie za ciemny, chociaż dziękuję Wam serdecznie za komentarze, bo pisałyście, że mimo, że na Minty Shop był najjaśniejszy 51, to podobno w Superfarm jest dostępna też 50, więc być może, że jak będę w Polsce, to się skuszę właśnie na jaśniejszy. Bardzo fajny podkład, który świetnie się sprawdza i w moich suchych, i w moich tłustych, na moich tłustych partiach twarzy. Bardzo fajny na lato, bo on daje takie wykończenie półmatowe, ale mimo wszystko nie przesusza mojej skóry, nie podkreśla żadnych suchych skórek. Buzia jest taka jakby ładnie nawilżona, ale mimo tego nie świeci się. Ja delikatnie sobie tylko pudruję strefę T, bo moje policzki po prostu wyglądają idealnie z tym podkładem. On po całym dniu minimalnie gorzej wygląda na moim czole. Znalazłam coś jeszcze lepszego, natomiast to na lato mimo wszystko jest dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem. Naprawdę fajny podkład. Był ze mną w Hiszpanii, co świadczy o tym, że naprawdę się z nim polubiłam, więc jeżeli macie cerę mieszaną, ale nie i nie tylko, wydaje mi się, że na cerze tłustej i suchej też by fajnie wyglądał, chociaż słyszałam, że opinie na temat tego podkładu są podzielone, natomiast jeżeli macie ochotę wypróbować, ja Wam polecam serdecznie. W przypadku mojej cery mieszanej sprawdził się po prostu rewelacyjnie i ten 51 numerek jest już takim kolorem, jeżeli się delikatnie opalicie, jeżeli na co dzień jesteście tak samo blade jak ja, więc ja Wam polecam, zobaczcie koniecznie. Dalej, jeżeli już jesteśmy przy twarzy, to pielęgnacja twarzy, produkt marki L'Oreal, maski czysta glinka. Ja też robiłam Wam test tego produktu na kanale, jest to nowość, przynajmniej tutaj w Niemczech jest to nowość. W Polsce tego produktu jeszcze nie ma, chociaż przypuszczam, że on się prędzej czy później pojawi, bo jest to nic innego jak, moi drodzy, maska czysta glinka, kolejna z już wielu. Tak ona wygląda. Klasyczny szklany słoiczek, tak jak w przypadku poprzednich masek, właśnie czysta glinka Glow Maskę. To jest maseczka rozświetlająca, żółta, z cytryną yuzu i z delikatnymi drobinkami. Ona ma oczyszczać, ale przede wszystkim też ma właśnie dawać efekt rozświetlenia na skórze. Ja przy pierwszej aplikacji już ten efekt widziałam, właśnie też mówiłam Wam o tym w filmie, że byłam zaskoczona, bo rzeczywiście efekt rozświetlenia był i na przykład dla mnie to połączenie, ta maseczka raz na jakiś czas plus ten podkład jest super, bo ten podkład daje półmatowe wykończenie, ale delikatnie skóra jest rozświetlona właśnie dzięki tej masce, więc nie mam takiego tępego po prostu matu na buzi. Nie jestem tak bardzo mocno zmatowiona, tylko właśnie delikatnie gdzieś ta moja rozświetlona skóra właśnie przebija, dlatego ja sobie lubię teraz w okresie letnim raz na jakiś czas tą maskę zrobić. Może na zimę niekoniecznie, chociaż kto wie, może też będę przekonana, żeby sobie ją robić, natomiast na lato ja uwielbiam glow, właśnie uwielbiam to rozświetlenie, ale mimo wszystko nie lubię się świecić jak kula dyskotekowa i nie lubię po prostu ściekającego sebum z twarzy. To jest takie delikatne, naprawdę przyjemne rozświetlenie, niekoniecznie dla cery tłustej, natomiast cery suche, ewentualnie mieszane, tak jak ja, myślę, że będą bardzo z tej maski zadowolone. No i najważniejsze to to, że ona ma też dodatkowo właśnie oczyszczać, więc dla mnie rewelacyjny produkt. Tutaj jej cena to jest niecałe 10 euro, w Polsce też około 40 zł te maseczki kosztują, natomiast bardzo, bardzo jest wydajna. Producent mówi, że na gdzieś tak 10 aplikacji powinna ta maska wystarczyć, ja powiedziałabym, że spokojnie 10, 12 nawet, naprawdę, więc z tym się mogę zgodzić w 100%, że maska rzeczywiście jest bardzo wydajna, więc polecam Wam serdecznie. Dalej, szybko pielęgnacja ciała, nie będę się rozwodzić, te produkty z mojego kanału już bardzo dobrze znacie, zresztą wiele z Was mi pisze i w wiadomościach tutaj na Facebooku i na Instagramie, że z mojego polecenia kupiłyście te produkty. To nic innego jak żele z Fa z nowej serii, takiej letniej. Mamy tutaj Fiji Dream, Hawaii Love i jest jeszcze Bali. Coś jakaś...
jakaś nazwa z Bali, ale już nie pamiętam, niestety nie mam. Mam z tej serii właśnie dwa żele pod prysznic i mam też chyba właśnie Bali, ale peeling do mycia ciała. To jest taki produkt myjący, ale też dodatkowo właśnie peelingujący. Natomiast ja bym Wam bardzo serdecznie chciała polecić żele. I te żele trafiły do moich ulubieńców z tego względu, że właśnie Wy bardzo, bardzo chętnie kupujecie z mojego polecenia te produkty, więc pomyślałam, że warto o nich jeszcze wspomnieć, może ktoś się jeszcze zainteresuje. Jeśli chodzi o Fiji Dream, to tutaj mamy żel pod prysznic o zapachu Liang Liang i arbuza, natomiast wersja Hawaii Love to jest ananas i frangipani. Oba mi się bardzo podobają, tego zużyłam trochę więcej, bo był ze mną na urlopie w Hiszpanii, tego troszeczkę mniej, natomiast są przepięknie pachnące, bardzo wydajne, nie trzeba ich dużo używać, przepięknie myją, przepięknie się pienią, nie przesuszają skóry, robią wszystko, co żele mają robić, no i mają bardzo fajną, niską cenę, więc jeżeli jeszcze z mojego polecenia nie kupiłyście, to zapraszam, zobaczcie sobie koniecznie, naprawdę są świetne. Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że one są w Polsce dostępne, już nie pamiętam właśnie, co mi pisałyście. Wydaje mi się, że one są dostępne w Kauflandzie w Polsce, jeżeli się nie mylę. Ale jeżeli je znajdę w internecie, to mam oczywiście linki, zostawię w opisie pod spodem. I dwa najlepsze produkty, które ostatnio świetnie mi się sprawdzają do mojej pielęgnacji włosów. Ja ostatnio znowu sobie poszalałam, podcięłam je raz, potem podcięłam je drugi raz dosyć solidnie i się naprawdę takich krótkich włosów na lato czuję świetnie. I tutaj będę mieć dwa produkty, maskę i szampon. I zacznę od szamponu, bo maska niestety wczoraj popełniła samobójstwo pod prysznicem i wolałabym jej tutaj nigdzie nie wylać. Jeśli chodzi o szampon, tutaj mi się zdarła etykieta, ale z tego co pamiętam jest to łopianowy szampon propolisowy Bania Agafi. Szampon, który po prostu świetnie się sprawdza na moich włosach. On jest bardzo wydajny, świetnie się pieni, ale to nie jest takie pienienie się, że macie wrażenie, że nie wiadomo ile tych substancji spieniających w tym szamponie jest. Powiedziałabym, że pieni się tak względnie, naprawdę fajnie. Jest niesamowicie wydajny, nie trzeba bardzo dużo go używać. Przepiękny propolisowy zapach, no i to co daje na włosach, przepięknie je myje. Ja nie lubię takich szamponów, które niestety czasami się zdarzają, które nie domywają skóry głowy, nie cierpię tego. Mam wrażenie, że umyłam włosy, ale za chwilę one są dalej przetłuszczone. Natomiast ten świetnie myje, na dodatek pozostawia takie bardzo miękkie, gładkie, lejące się, błyszczące włosy. Włosy, one są takie zdecydowanie tak jakby cięższe, mam wrażenie, że moich włosów jest więcej, a jestem niestety posiadaczką bardzo cienkich włosów, których na dodatek jest mało, więc tutaj w przypadku tego szamponu mam wrażenie, jakbym miała naprawdę ogrom włosów. To nie jest szampon podnoszący tutaj u nasady, zwiększające objętość, natomiast on jakoś tak pogrubia te włosy, że w dotyku czuć jakby było ich więcej i właśnie są przede wszystkim takie lejące się, takie bardzo przyjemne w dotyku, więc serdecznie Wam ten szampon polecam. Wydaje mi się, że on kosztuje gdzieś koło 10-12 zł, dostępny w internecie, natomiast ja swój kupiłam w Superfarm, więc możecie właśnie zerknąć do drogerii Superfarm. I druga rzecz, wydaje mi się, że z Hebe. Drugi raz mam już maskę z Kalosa. Wcześniej miałam czekoladową i jakoś miałam ją kilka lat temu, jak chyba zaczynałam na YouTubie, nie wiem, z 3 lata temu, może troszkę później, 2 lata temu i jakoś nie pamiętam, żebym była super zachwycona, natomiast tą kawiorową jestem zachwycona bardzo i już Wam czytam, co to ma być konkretnie za maska. Maska do włosów z ekstraktem kawioru. Zawiera wysoko skoncentrowane witaminy, składniki mineralne, lipidy i białko, które przywracają i odnawiają naturalną siłę i młodość nieżywotnym włosom. Powiem Wam, że to jest dla mnie naciągane. Jeżeli włos już jest nieżywotny, czyli już tak jakby można powiedzieć nam obumarł i zaraz nam wypadnie, to ja już nie widzę sensu, jak może maseczka poprawić kondycję takiego włosa, który już zaraz wypadnie. Ale poza tym wszystko się zgadza. Po prostu rewelacyjna maska, bardzo wydajna, nakładam ją na swoje włosy niewiele, od uszu w dół, wtedy mam pewność, że moje włosy nie będą przyklapnięte, a tutaj właśnie te końcówki, które się niszczą najszybciej, będą zadbane. Dodatkowo fajna cena, gdzieś też koło 10 zł, mamy tutaj aż litr, no i niestety moja jest tutaj rozwalona. No, tak jak mówię, wczoraj popełniła samobójstwo pod prysznicem, bardzo gęsta. Co jest też plusem, bo używamy jej bardzo niewiele. No i niestety zakręcić się już też za bardzo nie da.
zostawia bardzo gładkie, przyjemne włosy. Ja tak naprawdę po niej bym nie musiała już żadnej odżywki bez spłukiwania używać, bo nie mam problemu z rozczesaniem swoich włosów po umyciu. Chociaż ja jeszcze lubię dodatkowo właśnie użyć odżywki bez spłukiwania, natomiast jest to już tak naprawdę zbędne. Ona świetnie nawilża moje włosy, one są takie też przyjemne w dotyku. Właśnie w połączeniu z tym szamponem to jest rewelacja. I to jest naprawdę maska, która się świetnie sprawdza. Za tą cenę super. Ma bardzo taki specyficzny zapach, ale bardzo mi się podoba, jest ładny, taki perfumowany, lekko może waniliowy, ale bardzo lekko, raczej tutaj bardzo wyczuwalny jakiś taki perfumowany zapach. No i właśnie to, jaki pozostawia miękkie, gładkie moje włosy, że nie muszę ich szarpać, nie mam problemu z ich rozczesywaniem, to sprawia, że naprawdę mogę ją Wam z czystym sercem polecić. No poza tym jej pojemność i cena super. No i dostępne chyba aktualnie w Polsce są tylko w drogerii Hebe te maski, chociaż dajcie znać, jeżeli one się gdzieś już w jakichś innych drogeriach pojawiły. No i oczywiście dostępne w internecie. Więc też jak znajdę oczywiście link, to Wam zostawię w opisie pod spodem, więc jeżeli któryś z tych kosmetyków, które Wam pokazałam, Was zainteresował, to szukajcie właśnie więcej informacji w opisie. I już na sam koniec chciałabym Wam polecić jedną piosenkę, która ostatnio bardzo wpadła mi w ucho i która jest w Niemczech bardzo, bardzo popularna. Mowa o piosence Kylie Minogue Dancing, która jest bardzo pozytywna, bardzo taka wpadająca w ucho, lekka, przyjemna, naprawdę lubię takie piosenki, świetnie się przy nich bawię. Jak mam słaby humor, to mnie takie piosenki rozluźniają, czuję się lepiej, więc posłuchajcie. No i mam nadzieję, że ta piosenka też Wam wpadła w ucho i że będziecie jej teraz częściej słuchać, a może słyszałyście ją dopiero pierwszy raz, to dajcie znać. I dajcie również znać w komentarzach, które z tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam, używałyście, a może nie używałyście, co chciałybyście przetestować. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze opinie na temat tych produktów. Cały filmik byłam bez pomadki, teraz dopiero zauważyłam. Trudno. Tak to już czasami jest, jak się ma sklerozę. Więc czekam na Wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. Zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału i mojego kanału vlogowego. Na dzisiaj to tyle, widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa, pa.